Hej, hej! I właśnie wpadł nam czwarty odcinek serialu Ahsoka, który podobnie jak poprzedni powodował, no, lekkie poziewywanie, ale na koniec zrzucił na nas prawdziwą bombę i spełniły się moje domniemania. Jesteście ciekawi, o co chodzi? Zapraszam na krótkie podsumowanie. No i oczywiście ostrzegam przed spoilerami. W filmiku padnie jeden spory i cała masa mniejszych, więc jeśli boisz się poznać szczegóły odcinka Ahsoki zanim ten odcinek obejrzysz, no to lepiej wróć do tej opinii po zobaczeniu odcinka serialu. Żeby nie było, że nie ostrzegałem, jedziemy z koksem. Odcinek jest powolny. Takie mam wrażenie. Nawet walki na miecze, jakieś takie, no, niezajmujące. Wiecie, mamy do czynienia z kliszami i kliszami, czyli Ahsoka musi najpierw pogadać z Bejlanem, zanim oboje powoli uruchomią swoje miecze i rozpoczną powolną, nieśpieszną wymianę ciosów. Wiem, narzekałem na walki z prequeli, że to taki ustawiany balecik dynamiczny, ale naprawdę, walka Ahsoki z Maulem w Clone Wars miała więcej gracji niż tutaj to spotkanie live action. Ja wiem, że teraz Lady Tano już jest nieco starsza, ale no come on, rusza się jakby była z betonu. Kolejna klisza. Mistrz walczy z mistrzem, a padawan z padawanem. Zatem Sabine zmierzy się z Shin Hati w walce, której fragmenty widzieliśmy zresztą w trailerze. No i teraz ewidentnie widać, że kilka chwil treningu Sabine u Ahsoki przyniosło efekt, bo Mandalorianka sobie zdecydowanie lepiej radzi. O ile do tej pory nie narzekałem na Shin Hati, to teraz po prostu parsknąłem śmiechem, bo najwyraźniej reżyser powiedział jej, że ma wyglądać groźnie, a ona wytrzeszczała oczy. No serio, taki chorobliwy wytrzeszcz, wiecie, to chyba jest jakaś jednostka chorobowa na to, no ale no, nieistotne. Oczywiście cały odcinek zaczyna się tam, gdzie skończył się poprzedni, czyli droid Huyang, Sabine i Ahsoka będą próbowały naprawić uszkodzony statek. Oczywiście pracującego na zewnątrz droida profesora dopadną droidy zabójcy Bejlana. I tutaj no też parsknąłem śmiechem, bo droidy zaczęły się no literalnie okładać po mordach pięściami. No wiecie, nie wiem jak biją się droidy, ale wyglądało to co najmniej dziwnie. Ahsoka się zorientuje, że coś jest nie tak i razem z Sabine wychodzą ze statku i ratują biednego, starożytnego profesora i rozprawiają się z tymi droidzimi przeciwnikami. Na plus oczywiście muszę wspomnieć o Herze Syndulli. Wreszcie zachowała się tak, jak na nią przystało i to, do czego przyzwyczailiśmy się w Rebeliantach chociażby. Co z tego, że Republika nie zgodziła się na zaangażowanie floty, jak Hera z synem i z Chopperem na pokładzie ducha i pięcioma X-Wingami ruszyła na pomoc. Przybywa akurat w momencie, kiedy statek Bajlana i Morgan skacze w nadświetlą ku nieznanej galaktyce, wykonując coś, co wiele lat później zostanie nazwane manewrem Holdo i będzie taranował przybyłych noworepublikan. Hera i duch i jeden czy tam dwa X-Wingi przetrwają, ale pozostałe myśliwce no nie za bardzo, szkoda. Całej dramaturgii dodaje oś fabularna odcinka. Statek nadprzestrzenny Morgan jest gotowy i trwają obliczenia trajektorii skoku na podstawie mapy, którą zresztą widzieliśmy w poprzednich odcinkach. Ahsoka próbuje przerwać wysyłanie danych z mapy, ale niestety Bajlan staje jej na przeszkodzie i Ahsoka spada w przepaść, bo po krótkiej walce na miecze świetlne. Wygląda na to, że ginie, no ale no nie szalejmy ze łzami, bo w tym nie ma absolutnie żadnej dramaturgii. Wiemy, że główna bohaterka nie zginie w czwartym odcinku swojego serialu, więc spokojnie, majtki suche. Niestety, widząc to, Sabine poddaje się, bo Bejlan przekonuje ją, że zawiezie ją tam, gdzie jest Ezra. Ahsoka w sumie no nie wiadomo czy żyje, ale trafia, uwaga, do świata między światami. Pamiętacie? Mówiłem, że na pewno ten wymiar się w serialu Filoniego pojawi i tam Ahsoka spotyka, uwaga, największy spoiler tego odcinka, Anakina. No i teraz majtki są mokre. Ale na krótko, bo potem kamera pokaże zbliżenie na twarz Skywalkera, który jest Haydenem Christensenem, który no jest jakąś wizją mocy najwyraźniej, no bo no, minęło 5 lat, odkąd Vader nie żyje. No i o ile samo odmłodzenie Haydena Christensena jest okej, no to coś mu się stało z brwiami. Wygląda paskudnie i tak jak przez chwilę majtki były mokre, to emocje już opadły jak po wielkiej bitwie kurz.
Odcinek znowu niewiele emocji wywołuje i to jest jego największy w sumie mankament. Domniemana śmierć Ahsoki powoduje tylko emocje u Sabine, no co skłania ją do takich, a nie innych działań. My jako widzowie absolutnie tego nie czujemy. Pojawienie się Anakina owszem, wciska fotel, bo już jesteś ciekawy, co z kolei stanie się w kolejnym odcinku. No i sentyment do Haydena, najbardziej drewnianego aktora prequeli, jednak gdzieś się tam w serduszku tli. Niemniej jest nie najlepiej, bo nawet mój ulubiony Bajlan, jakiś taki bez polotu w tym odcinku. W kolejnym odcinku, zresztą pewnie Hera i Ahsoka polecą na pokładzie ducha na ratunek Sabine. Przewidywalne do bólu. Muszę powiedzieć, dość słabo oceniam ten odcinek, ale w mojej opinii nie jest słaby dlatego, że było tam więcej głupotek czy więcej niedopracowania. On najzwyczajniej w świecie nie domagał reżysersko. Aktorom brakowało polotu, bo widać, że reżyser na wiele rzeczy nie zwrócił uwagi i nie miał, nie wiem, chyba jaj powiedzieć na przykład Iwanie Sakno, czyli aktorce, która wciela się w Shin Hati, żeby mniej wytrzeszczała oczy i takie gapienie się no nie uczyni z niej drugiej Wednesday Addams, która jest taka trochę straszna, trochę szalona. No ale Ahsoka to Ahsoka, zatem ocena jak poprzednio, no takie wiecie, mech, ale nie tracimy nadziei póki co. Słabsze odcinki w serialu też się zdarzają. Dzięki wielkie za oglądanie, uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa pa. Thanks for joining the party, Carson. Wouldn't miss it, General. You know, you're risking an awful lot by doing this. Well, you know how it is. Once a rebel, always a rebel. On your signal, Phoenix leader.